dniach 17-18 kwietnia 2015 roku w Toruniu odbył się coroczny, tym razem 7. Kongres Partnerów Konsulti. W spotkaniu tym wzięło udział ponad 100 najlepszych współpracujących z firmą agentów ubezpieczeniowych, przedstawiciele towarzystw ubezpieczeń, w tym liczna reprezentacja zarządów części z nich, goście specjalni oraz pracownicy spółki. Zaszczycili nas swoją obecnością m.in. dwaj prezesi zakładów o największym przypisie: Roger Hotchkiss z Link 4 i Piotr Maria Śliwicki z Ergo Hesti. W pierwszej merytorycznej części kongresu prezes zarządu konsulti Arkadiusz Świercz przedstawił polski rynek ubezpieczeniowy, porównał go do Titanica. Pokazał też trendy i bolączki rynku multiagencyjnego w Polsce. Przedstawił nasze wyniki finansowe. Od lat promujemy w tym zakresie otwartość i wskazujemy podstawę wiarygodności firmy. Największy przypis zanotowano dla grupy PZU, grupy Ergo Hesti i Proama. Łącznie 76% całego zbioru składki. Część merytoryczną uświetniło wystąpienie Adama Kubickiego, trenera w zakresie sprzedaży produktów finansowych, autora wielu publikacji i książek związanych z ubezpieczeniami i tematyką sprzedażową. Mówił o cechach lidera sprzedaży, pokazywał znaczenie wewnętrznej motywacji. Nagrody otrzymali najlepsi sprzedawcy poszczególnych ubezpieczycieli. Były też nagrody dla najlepszych partnerów konsulti. Tu pierwsze miejsce zajęła agencja Europol z Wejherowa, prowadzona przez Małgorzatę Szymańską i Łukasza Bisewskiego. Łukasz Bisewski był też indywidualnie najlepszym partnerem konsulti w roku ubiegłym. Nowością było wprowadzenie od tego roku trzech wyróżnień specjalnych. Pomocna dłoń dla opiekuna, menedżera z Towarzystwa Ubezpieczeń. Nagroda przypadła Monice Kotule z Warty. Kryształowym sercem konsulti dla osoby szczególnie zasłużonej dla rozwoju firmy uhonorowana została Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Gotar, a we wczesnych latach konsulti prezes MTU. Fair Play dla Towarzystwa Ubezpieczeń. Nagroda trafiła do rąk Rogera Hotchkissa z Link 4. Część artystyczną i luźną urozmaicał wokalno-rozrywkowy występ zespołu Szafa Gra z artystami znanymi m.in. z programu Jaka to melodia. Przy niezapomnianych rytmach z lat 70., 80. i 90. partnerzy bawili się doskonale. Zespół został przyjęty przez wszystkich gości gromkimi owacjami i wielokrotnymi bisami. Parkiet był pełen. Każdy mógł też upamiętnić swoją obecność na kongresie partnerów konsulti na znanej z imprez celebrytów ściance. Za udział serdecznie dziękujemy.